I co? I jest tutaj także czas na przedstawianko. Na przedstawianko osóbeczek, które są wspieraczyczkami na patronajciku Ralindelka. A i te osoby, i te osóbki są superowe. Tak, przedstawiamy je! Osoby dające pizzę. Adam Pawłowski, Rana Fez, Zakumiak, Czesiestym, Janek, Jacek, Kilieński, Małgorzata, Zajnok, Czubeskada, Rosima, Miki, Wiki. Osoby dające kawę z ciastkiem. Milia Gierynowicz, Krysku, Hipatia, Michał Piotrowski, Krzysztof Karyński, Ken, Kuliga, Chris Dobbs, Szabrowny, Kucek, Elej, Intega, Marysieńka, Emil, Dungey, i KTPM 32. Osoby dające kawę. Aleksandra Lemierz, Drowka, Adam, Kropster, Borsuk, Cukrowy, George Soros, Lawatia, Martyna Wilczek, Marcin Harasimowicz, Silvanelka, Karolina Rewo. I osoby dające herbatę. Arkadiusz Gumiński, Estilia, Wloberium, Kezium, Splend, Klusek, Kwuzetka, Herbeciara, Jakub Kołodziejczyk, Lakardar, Tomasz Podkreśnik, Produtek VS, Michał Jaśkiewicz, Teodora Jarosz, Kot Gruszka, Call Me Fei i Paweł Pawlik. O, cześć. Cześć, nie zauważyłem. Miło cię widzieć. Cześć. Cześć, super, że jesteś. Bardzo, bardzo dobrze, że jesteś. Tak się, to się fajnie składa, bo ja streama właśnie zaczynam. Super, że, super cię widzieć. Naprawdę. Co u ciebie? Co u ciebie? Bądźmy w temacie, odkryjmy, jakie są największe wady bycia wrażliwym. Istnieje wiele wad bycia wrażliwym, ale dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na jednej. Natomiast zerkniemy na nią z wielu perspektyw. Wada brzmi: społeczeństwo nie jest dostosowane, a wręcz jest wrogie dla ludzi wrażliwych. Osoby wrażliwe muszą się podporządkować zasadom systemów stworzonych dla ogółu społeczeństwa, czyli dla większości, która nie cechuje się wysoką wrażliwością. Wysoka wrażliwość bowiem stanowi mniejszość, w zależności od badań od 15 do 30%. Jest to dość tragiczne, bo z jednej strony nie ma ich na tyle dużo, aby całość społeczeństwa wzięła ich pod uwagę przy kreowaniu systemu. Z drugiej jednak, przekładając procenty na życie, mniej więcej co czwarta, co piąta osoba, którą znasz, może czuć się źle w tak niedostosowanym dla niej systemie. Osoby wrażliwe same czują, że nie pasują do społeczeństwa, że ustalone zasady są dla nich absurdalne. Analiza bycia wrażliwym w szkole. Biorąc pod uwagę statystyki, w każdej klasie znajdzie się przynajmniej jeden uczeń z grupy wysoko wrażliwych. Zazwyczaj jest ich kilkoro. Środowisko szkolne nie sprzyja wrażliwym jednostkom. Ulegają one wiecznemu przestymulowaniu przez ilość bodźców, które je otaczają. Towarzyszy temu wieczny hałas, zwłaszcza przy wyjściu na przerwę. Podobny dyskomfort może wywołać czas zajęć. Kilka lekcji podczas jednego dnia może dla osoby wysoko wrażliwej ciągnąć się w nieskończoność i wycieńczać ją, głównie za sprawą ilości bodźców. Jednak znacznie istotniejsze od bodźców okazuje się być podejście nauczyciela, indywidualnie do każdego z uczniów. I tutaj pojawia się pytanie, czy nauczyciele wiedzą i potrafią zdiagnozować, kto z ich klasy należy do osób o wysokiej wrażliwości. Ponadto w starszych klasach nauczyciele zmieniają się praktycznie co 45 minut, co powoduje dwie rzeczy. Po pierwsze, nauczyciel nie zdąży zdiagnozować, z kim ma do czynienia. Po drugie, uczeń musi się co chwilę przestawiać na inny styl prowadzenia lekcji, co dla wrażliwej osoby generuje dodatkowy stres. Podobnie jak sytuacje, kiedy w szkole są stosowane kary, krytyka, nagany czy upomnienia. Wysoko wrażliwy uczeń będzie czuć przytłoczenie tym, że on sam bądź ktokolwiek inny z klasy został ukarany. Ogólnie presja jest czynnikiem mającym negatywny wpływ na wszystkich, natomiast na wrażliwe dzieci działa znacznie mocniej. I niezależnie, czy chodzi o presję otoczenia, wyników czy presję czasu, każda z nich jest równie niszcząca i odbiera wrażliwym uczniom chęć do dalszego funkcjonowania w systemie edukacji. Paradoksalnie, problemem jest to, że wysoko wrażliwe dzieci nie sprawiają zazwyczaj problemów wychowawczych i często dobrze się uczą. Przez to, że ich wyniki oraz zachowanie są satysfakcjonujące, nikt nie zwraca uwagi na fakt, że mogą czuć się niekomfortowo w zastanym systemie. Nie pomagają agresywni rówieśnicy i nie pomagają obojętni nauczyciele. Analiza bycia wrażliwym w pracy. To popularny mit, że jeśli coś w przedsiębiorstwie nie idzie, to trzeba przycisnąć pracowników. Że tylko pracując pod presją będą w stanie osiągać lepsze wyniki. I o ile sprawdza się to w przypadku osób o średniej lub niskiej wrażliwości, o tyle w przypadku ludzi wysoko wrażliwych będzie to zabójstwo dla ich pracy. Są oni dobrymi pracownikami, skutecznymi i o dużej etyce pracy, a do tego zazwyczaj są bardzo twórczy i kreatywni, ale pod jednym warunkiem, że mają przestrzeń i swobodę. Jakakolwiek negatywna atmosfera ich skutecznie blokuje. Wtedy emocje przejmują kontrolę i osoba wrażliwa skupia się na tym, jak została potraktowana, odbierając wszelkie uwagi bardzo personalnie. Doktor psychologii Monika Baryu-Matejczuk z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie mówi, że osoby wrażliwe są obdarzone potencjałem i zasobami, które umożliwiają im zrozumienie siebie, innych, wnikliwą analizę, empatię, uważne podejmowanie decyzji, innowacyjne i twórcze podejście. Jednak ich zasoby mogą być wykorzystywane tylko w odpowiednich warunkach. W sprzyjającym środowisku praca dla osób wrażliwych może być czymś więcej niż środkiem do osiągania celów zarobkowych. Może być powołaniem, oddaniem się pracy dla niej samej.
Osoby, dla których praca jest powołaniem, odnajdują w niej spełnienie bez względu na awanse czy wynagrodzenie. Uważają, że ich działania przyczyniają się do ogólnego dobra, do czegoś większego i ważniejszego niż oni sami. Jednak bardzo łatwo jest ten stan zaburzyć, tworząc wysoko wrażliwym, toksyczne środowisko i negatywną atmosferę, co jest niezwykle częste w kulturze pracy pełnej ASAP-ów i deadline'ów. Są wtedy nieskuteczni, tak jakby mogli być, i muszą ukrywać swoje emocje albo szukać innego zajęcia. Weźmy na przykład pracę w call center. Jak ktoś wrażliwy miałby sobie poradzić tam na dłuższą metę? Kiedy ciągle słyszy o planach sprzedażowych, które z każdym miesiącem są większe. Kiedy ma dzienną normę kontaktów do wykonania, a wszystko monitoruje system. I wreszcie, kiedy usłyszy od klienta wiązankę wulgarnych słów jako wisienka na torcie presji i rozpaczy. Możesz sobie wyobrazić, ile bodźców musi przyjąć taki pracownik, dzwoniąc do kilkudziesięciu klientów dziennie. Ile nieprzyjemnych słów, odrzucenia, olewania lub upokorzenia. Równie ciężko może być wysoko wrażliwym osobom piastującym kierownicze stanowiska. Nie mogą oni pozwolić sobie na okazywanie jakichkolwiek słabości. Nie mogą tracić autorytetu w oczach podwładnych, gdyż wrażliwość może zostać odebrana jako dysfunkcja, słabość i niezdolność do wykonywania odpowiedzialnej pracy. Wrażliwość może powodować, że jesteśmy zbyt pobłażliwi i za mało wymagający. Może nam utrudnić również wyciąganie konsekwencji, bo to oznacza, że musielibyśmy kogoś ukarać. Osoby wrażliwe, które traciły pracę lub musiały kogoś zwolnić, dobrze wiedzą, o czym mówię. To bardzo wymagające przeżycie. Analiza bycia wrażliwym. Chwila, what? Z każdym miesiącem są większe, kiedy ma dzienną normę kontaktów do wykonania, a wszystko monitoruje system. I wreszcie, kiedy usłyszy od klienta wiązankę wulgarnych słów jako wisienka na torcie presji i rozpaczy. Możesz sobie wyobrazić, ile bodźców musi przyjąć taki pracownik, dzwoniąc do kilkudziesięciu klientów dziennie. Ile nieprzyjemnych słów, odrzucenia, olewania lub upokorzenia. Równie ciężko może być wysoko wrażliwym osobom piastującym kierownicze stanowiska. Nie mogą oni pozwolić sobie na okazywanie jakichkolwiek słabości. Nie mogą tracić autorytetu w oczach podwładnych, gdyż wrażliwość może zostać odebrana jako dysfunkcja, słabość i niezdolność do wykonywania odpowiedzialnej pracy. Jezus, dobrze usłyszałem. Dobrze to usłyszałem. Nie zrozumiałem tego źle. Jak jesteś wysoko wrażliwym kierownikiem albo kierowniczką, to musisz jebać po pracownikach niżej i nie możesz swojej wrażliwości pokazywać. To jest to, co oni przekazują. Jezus Maria! Ja o tym całym skamie z wysoką wrażliwością jeszcze raz powiem, ale na koniec, wow, miałem po prostu takiego double take'a, czy ja to źle usłyszałem? Also, chwilę wcześniej ta cała narracja o tym, że call center niszczą ludzi, no spoko, czy to znaczy, że powinniśmy porozmawiać o chujowości kapitalizmu i o tym, że wyzysk jest zły? Wrażliwość może powodować, że jesteśmy zbyt pobłażliwi i za mało wymagający. Może nam utrudnić również wyciąganie konsekwencji, bo to oznacza, że musielibyśmy kogoś ukarać. Osoby wrażliwe, które traciły pracę lub musiały kogoś zwolnić, dobrze wiedzą, o czym mówię. To bardzo wymagające przeżycie. Analiza bycia wrażliwym w relacjach międzyludzkich. Z jednej strony pojęcie wrażliwości możemy kojarzyć pozytywnie, z głęboką empatią i zrozumieniem. Z drugiej natomiast bywa odbierana jako pewna niedojrzałość, brak gotowości do dorosłego życia. W pewnym sensie naznaczona emocjonalnością jednostka przez zbyt intensywną percepcję świata sama skazuje się na alienację, wykluczenie i niezrozumienie. Nierzadko o osobach wrażliwych mówimy, że są słabe, niedostosowane, podczas gdy cecha ta paradoksalnie jest ich siłą. Wrażliwość trzeba koniec końców w tym systemie ukrywać. Żyjemy w świecie, w którym wydaje się nie być miejsca dla wrażliwości. Ale też przypomnij sobie, jak świat wyglądał przez tysiące lat. Nie mogłeś na wojnie myśleć o tym, że twój wróg ma dzieci i żonę, ponieważ chwila zawahania skutkowała tym, że przeciwnik cię eliminował. Dzisiaj liczy się bardziej efektywność, osiąganie wyników i skuteczność własnego działania. Chodzi o to, że, możesz być źle odbierany, jeśli jesteś wrażliwy jako kierownik. Jeżeli boisz się, że będziesz źle odbierany, jeżeli będziesz wrażliwym kierownikiem, to masz bardzo źle ustawioną hierarchię wartości. I tak, psychologia ewolucyjna, najlepsza psychologia. Pamiętajmy, że it's not real science.
odchłania niż nieracjonalna i bezskuteczna wrażliwość. Mamy do czynienia ze światem, w którym bardziej maksymalizuje się zyski, niż dba o nieefektywne, przeszkadzające emocje. Profesjonalizm domaga się bowiem wyzbycia się emocji, wejścia w bezosobową rolę, stania się elementem machiny biurokratycznej. Miejsce naszej spontaniczności zajęła mentalność, która zmusza nas do wyzbycia się wszelkiego odczucia czy rozmyślań. Mamy być robotem do tworzenia jakiegoś dobra społecznego. Dobrym przykładem mogą być youtuberzy, którzy początkowo będąc wrażliwymi twórcami, z czasem przechodzą w roboty do tworzenia kontentu, ponieważ system od nich tego wymaga, żeby utrzymali się na rynku. To nie jest kwestia jednostki, ale systemu. Jeśli nie będziesz dodawał filmów, to algorytm będzie promował inne kanały, bardziej aktywne, a z czasem uzna twój kanał za nieprzynoszący wymiernych korzyści i cię zakopie w odmętach internetu. To tylko przykład, jak działa platforma YouTube. Oczywiście są od niej wyjątki, ale większość rynku właśnie działa w ten sposób. Premiuje robotyczne i mechaniczne działanie. Wydaje się wręcz, że w wielu sytuacjach myślenie staje się zbędne. Liczy się bowiem sprawne i szybkie wykonywanie poleceń, bez poddawania ich niepotrzebnej refleksji. Namysł utrudnia osiąganie wydajności. Walka o ograniczone zasoby, nieustanna rywalizacja czy bezwzględna konkurencyjność sprawiają, że kluczowe staje się osiąganie wyników w sposób bezosobowy. W takiej dynamice nie ma miejsca na wrażliwość skierowaną na drugiego człowieka, gdyż staje się on nikim więcej niż naszym konkurentem. Rywalizujemy na każdym polu, od podstawówki i ocen z przedmiotów oraz zachowania, przez pracę zawodową i podkręcanie wyników, po relacje i zdobywanie partnera, zamiast zdobywania miłości. Potęgują to wszystko social media, w których rywalizacja o to, kto wiedzie bardziej instagramowe życie, jest nieustanna. Stąd ukryta wrogość wobec osób, które nie chcą takiego systemu i nie potrafią w nim żyć. Wrażliwość jest wciąż rozumiana jako słabość, a słabości według społeczeństwa należy zwalczać. Jeśli jesteś osobą wrażliwą... Kurwa, nie zdaniem społeczeństwa należy je zwalczać. Właśnie ja nie wiem, co to jest za kretyńskie kaniskanem, gdzie ludzie... To wy tworzycie to społeczeństwo, w którym trzeba zwalczać każdą słabość. To wy tworzycie społeczeństwo, które nie akceptuje ludzi wrażliwych. I te narracje też utrzymują to podejście. Chciałem tego odsłuchać do końca, zamiast robić przerwy w trakcie, żeby dla odmiany pozwolić, żeby całość wydźwiękła. To jest straszne pierdololo. To utrzymywanie, że my tutaj jesteśmy, że ty jesteś wrażliwym owocem jego beli, tego ci nie wolno, tego ci nie wolno i w ogóle tutaj tak, a ty jesteś tak unikalny, bo to nie działa. Jeżeli jesteś osobą wrażliwą, która nie... która staje się kierownikiem, który tej wrażliwości nagle nie będzie respektował, brał pod uwagę, ponieważ musi być kierownikiem, no to sorry, ale jesteś chujową osobą i twoja wrażliwość nie ma tu nic do rzeczy. Ja rozumiem, możemy rozmawiać o presjach społecznych, które wykrzywiają nas w tym czy innym kierunku, ale obok presji społecznej jest też kwestia pewnych decyzji, które podejmujemy samodzielnie. Jest też kwestia środowisk, w jakich lądujemy. Jest kwestia tego, i to jest właśnie to, czego ten film absolutnie nie porusza, że jeżeli znajdujemy się w szkodliwym środowisku, które sprawia, że na przykład my czujemy się gorzej jako osoba, to powinniśmy z niego wyjść. Natomiast nie możemy mówić, a bo świat jest taki i koniec. Mam w dupie, co o moich emocjach sądzi zespół, z którym pracuję. Wiem, że dla jednych to jestem zbyt mało emocjonalny, dla innych za bardzo i co z tego. Nie, ale wiesz, tutaj jest też troszeczkę druga strona tej monety pod tytułem, że są ludzie, którzy nie potrafią mieć tego w dupie, nie? Ja jestem osobą, która często nie potrafi mieć tego w dupie. I na nich trzeba jak najbardziej brać poprawkę. Natomiast no, nie robi się, nie bierze się tej poprawki, mówiąc my tutaj teraz będziemy stawiać się w roli ofiary w tym brutalnym świecie, który nas tłamsi. No bo to jest o niczym. Musimy tworzyć społeczności, które dbają o wrażliwe osoby. Musimy, jeżeli ktoś się czuje wrażliwą osobą, to z jednej strony
powinien, zresztą każdy, niezależnie od tego, czy się czuje wrażliwą osobą, czy nie, to też uważam, to jest takie pierdolenie pod tytułem, o, bo ty jesteś wyjątkowiejszy od innych, chuja tam, no. Można być wyjątkowym, będąc dokładnie takim samym, jak wszyscy inni, no, bo dalej jesteśmy sobą. I naszą rolą jako ludzi jest to, żeby po pierwsze starać się za wszelką cenę tworzyć bezpieczne, dobre środowiska dookoła siebie, a po drugie, żeby jeżeli znajdziemy się w takim dobrym środowisku, kultywować je, dając z siebie jak najwięcej, żeby te środowiska faktycznie pozostawały dobre i miłe i ciepłe. I wiadomo, znajdując się w społeczności, która dba o naszą wrażliwość, dba o nasze uczucia, my też jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ona taka pozostała. Ale nie możemy o tym mówić jako o rzeczach, które dzieją się gdzieś tam daleko i niezależnie od nas. Ja to rozumiem, czy pomocne jest szerzenie stereotypu, według którego szef nie może okazywać emocji? Nie, nie jest. I właśnie do tego pije. Nie drażni, że traktuje się czasem osoby wysoko wrażliwe jako upośledzone. Ale te filmy tworzą tą narrację, że one są właśnie, że one są takimi po prostu wyjątkowymi, stąpającymi po chmurkach kwiatuszkami. Czus, Willy. I te filmy są tak okropną manipulacją. I one tak okropnie eksploatują faktycznie wrażliwe osoby, że mi jest przykro, jak je oglądam. Ponieważ ostatnie, co bym chciał, to bym chciał, będąc osobą wrażliwą, to jest uwierzyć w to pierdolenie. A niestety za dużo osób nie wierzy. To będzie moja ostatnia myśl dzisiaj. Ostatnio słuchałem podcastu dwóch psycholożek, które mówią, że w psychologii nie ma takiego pojęcia jak wysoka wrażliwość. Oczywiście, że nie, bo to jest kolejny termin wymyślony po to, żeby się dzielić na bardziej unikalnych i mniej unikalnych. Nie wiem, czy to na temat wrażliwości, ale staram się pracować nad reakcją. Mam dość krótki ląd. Dziś jak typ z auta się do mnie spruł, że uga buga jak chodzę po przejściu dla pieszych, to nie zareagowałem tak agresywnie jak niestety na ogół i w sumie mniej mnie teraz rozpieprzają nerwy po powrocie na mieszkanie. No, kot gruszka, mówię ci, mnie dzisiaj ten cały Twitter ruszył, nie? A mnie dzisiaj bardzo zestresował ten Twitter i tego i tak staram się być mniej i tak staram się mniej temu poddać niż normalnie. Ale kot gruszka, gratuluję ci. To naprawdę panowanie nad sobą jest osiągnięciem. Tak, jestem bohaterem Drive i chodzę nocną do Fight Clubu. Jesteś unikalny, Danji. To jest tak.